Dzień dobry guys, witam Was w kolejnym filmie z serii 3 pomysły na dania z wykorzystaniem jednego głównego produktu i dzisiaj, słuchajcie, bierzemy pod lupę Skyr, czyli jeden z produktów, który jest najbardziej popularny w fit środowisku wśród osób, które trenują siłowo, które zdrowo się odżywiają, które starają się jeść dużo białka. W takim kubeczku mamy około 18 gram białka, a całe pudełeczko zawiera 150 gram, więc to jest naprawdę genialny produkt. 0% tłuszczu, tylko i wyłącznie białko i odrobina węglowodanów i jest to świetny dodatek do wszelkiego rodzaju deserów, do owsianek, do omletów, do pancake'ów. Można go również wykorzystywać w daniach wytrawnych, ale tutaj akurat wiadomo, że sięgamy po skyr naturalny. Dzisiaj wykorzystamy sobie skyr naturalny i skyr waniliowy. Będą super trzy wysokobiałkowe przepisy. Będzie proteinowy smoothie bowl z owocami, z granolą, z masłem orzechowym. Takie smoothie bowl, które jest wysokobiałkowe, którym stanie się, jesteście się spokojnie najeść na kilka godzin. Będzie też obłędne ciasto z owocami. Tutaj już troszeczkę wkraczamy w klimat wiosenny, ale w końcu zrobiła się pogoda, więc możemy sobie poszaleć. Z truskawkami, z borówkami. Delikatne, wilgotne, coś pysznego. I będzie też proteinowy omlet, który również smakuje jak ciasto. Ja w tych przepisach będę wykorzystywała skyr bez laktozy z Biedronki, ale oczywiście Wy możecie użyć zwykłego, naturalnego, czy też na przykład tych skyrów z wsadem owocowym, możecie też użyć skyra z piątnicy, obojętnie jaki skyr, ważne, żeby to był właśnie gęsty jogurt z dużą zawartością białka. Dzisiaj zaczniemy sobie od przepisu, który będzie dla nas najbardziej pracochłonny, czyli ciasto owsiane z owocami. Tutaj zainspirowałam się moim starym przepisem z Instagrama, który wcześniej robiłam z jabłkiem, ale z racji tego, że my powoli wchodzimy w okres właśnie wiosenny, to my sobie zrobimy tą owsiankę z owocami takimi jak truskawki, borówki. Ale patrzcie, ona wyglądała generalnie tak, z masłem orzechowym, z granolą, po prostu coś wspaniałego, więc to będzie nasz przepis jako pierwszy. Na początek najważniejsza rzecz, czyli odpalamy sobie piekarnik z termoobiegiem na 180 stopni, a w międzyczasie przygotujemy sobie masę na nasze ciasto. Jak piekarnik już się nagrzeje, to będę wkładała ciasto. Na początek wbijam do miski jedno jajko i dodaję cały jogurt typu skyr. Do tego dodaję przyprawy, czyli proszek do pieczenia oraz cynamon. Dużo cynamonu, żeby to ciasto było fajne, aromatyczne. Wszystko sobie dokładnie mieszam i dopiero później dodaję mąkę, ze względu na to, żeby to ciasto lepiej się nam łączyło. Widzę, że to ciasto troszeczkę potrzebuje jeszcze więcej płynu, więc dolewam odrobinę napoju migdałowego, około 30 ml, ale tutaj też możecie oczywiście dodać więcej troszeczkę. Tak wygląda konsystencja ciasta. Zwróćcie na to uwagę, że to jest konsystencja przypominająca ciasto na omlet. Ona nie jest lejąca, nie jest bardzo gęsta, jest taka właśnie idealna. I teraz przygotujemy sobie małe naczynie żaroodporne, lekko natłuścimy i będę wykładała masę. Już mam pokrojone i umyte truskawki oraz borówki. Będę je wykładała na ciasto, a na sam koniec wszystko posypiemy sobie jeszcze pokruszoną gorzką czekoladą. I tak pięknie przygotowaną brytwankę wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakieś 25, maksymalnie 30 minut. Ale powiem Wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż spróbuję, bo to ciasto już w tej formie wygląda obłędnie. Jeżeli zastanawiacie się, jakiej mąki możecie użyć zamiast owsianej czy zamiast gryczanej, no to oczywiście możecie użyć tak naprawdę każdej innej. Natomiast każda z mąk ma troszeczkę inne właściwości, więc omlet z mąki pszennej będzie bardziej taki puszysty, natomiast omlet z mąki owsianej, gryczanej będzie troszeczkę bardziej zbity. Tak samo, jeżeli do tego ciasta użyjecie mąki pszennej, ono już będzie miało zupełnie inną konsystencję, więc tutaj akurat bardziej bym Wam polecała, jeżeli zdecydujecie się na wymianę mąki, mąkę jakąś pełnoziarnistą, czy na przykład zmielone też płatki jaglane,
Tutaj nie polecałabym Wam właśnie tej mąki orkieszowej czy mąki pszennej, bo to ciasto, żeby miało fajną konsystencję, no to musi być troszeczkę bardziej zbite. Jeżeli chodzi o omlet, tutaj wszelkiego rodzaju mąka pszenna, mąka orkieszowa, mąka ryżowa jak najbardziej fajnie się sprawdzą. Więc jeżeli w domu nie macie której z mąki, którą ja aktualnie używam, to nie ma żadnego problemu, po prostu sobie skorzystajcie z tych składników, które macie w domu, tak samo owoce. Ja korzystam z truskawek, z borówek, ale Wy możecie wykorzystać również banana, możecie będą korzystać jakieś winogrona czy inne dowolne owoce, które macie w domu. Pamiętajcie, że w diecie chodzi o to, żeby umieć sobie poradzić w każdej sytuacji i nawet jeżeli nie macie jakiegoś składnika, to nie oznacza od razu, że musicie lecieć do biedry, tylko po prostu korzystajcie z tych rzeczy, które macie w domu. Jako kolejny przepis zrobimy sobie omlet z owocami i z taką polewą z masła orzechowego i z odżywki białkowej. Coś pysznego, mega wilgotny, sycący, idealny na redukcję, na masę. Po prostu tutaj kwestia jest tego, jak Wy sobie dobierzecie te makroskładniki. Oczywiście pod spodem podam Wam makroskładniki i proporcje do każdego z tych przepisów. Na początek do miski dodaję cały skyr waniliowy oraz jedno całe jajko. Dodaję jakieś 15 g erytrytolu i dwa rodzaje mąki, tutaj gryczana oraz mąka orkiszowa. Wszystko sobie dokładnie mieszam, w międzyczasie też sprawdzam jaka jest konsystencja. Jeżeli jest zbyt gęsta, to dolewam odrobinę napoju migdałowego i oczywiście dodaję jeszcze szczyptę cynamonu. Zwróćcie uwagę na to, jak teraz wygląda to masa i jaka jest delikatna, mimo tego, że nie użyłam tutaj ani blendera, ani miksera. Do przygotowania tej masy naprawdę wystarczy, że będziecie mieli łyżkę i jedno naczynie. No to jest po prostu genialnie proste, po prostu wrzucacie sobie wszystkie składniki do jednej miski, łączycie ze sobą i macie gotową masę na omleta, a również możecie przygotować z niej pancake'i. Nie wiem, czy pamiętacie moją złotą zasadę, a jeżeli nie, to oczywiście bardzo chętnie Wam przypomnę. Jeżeli zabieracie się do przygotowania omletów, to użyjcie koniecznie małej patelni. Nie używajcie tej ogromnej 24 czy 26 cm. Zróbcie sobie na takiej 18 czy 16 i zobaczycie, że ten omlet wtedy będzie jeszcze grubszy i będzie się Wam też tak lepiej go troszeczkę jadło, bo on będzie wtedy miał konsystencję bardziej takiego ciasta, a nie takiego naleśnika. Więc grube polecanko, ja mam właśnie tutaj patelnię Stefala i to jest 16. Odpalam patelnię, delikatnie ją natłuszczam, minimalnie, naprawdę minimalnie, ręcznikiem papierowym po prostu sobie przejadę delikatnie oliwy. Wylewamy omlet i smażymy go oczywiście pod przykryciem, to jest bardzo ważne. Jeżeli zabieracie się za przygotowanie omleta, przykrywka musi być. I smażycie omlet na bardzo małym ogniu, trójka, piątka, to jest taki totalny maks. Oczywiście w zależności od Waszej kuchenki, bo czasami piątka to już jest maksymalna pojemność, ale w moim przypadku to jest akurat czwórka lub piątka. Smażycie go o jakieś 2-3 minutki z jednej strony, przewracacie i z drugiej strony. Na chwilkę odstawiłam tutaj nasz omlet i zabieramy się za przygotowanie sosu. Sos przygotowujemy na bazie masła orzechowego i odżywki białkowej o smaku ciasteczkowej. 15 g masła orzechowego przekładamy sobie do szklanki. Dodajemy odrobinę napoju migdałowego. Kolejny gotowy posiłek za sobą, proteinowy omlet waniliowy z owocami, z truskawkami, z kiwi, z borówkami, z proteinową polewą z masła orzechowego, z odżywki białkowej i jeszcze dodałam odrobinę granoli, żeby ten omlet jeszcze wyglądał bardziej apetycznie. Jeżeli nie macie odżywki białkowej, to możecie go po prostu polać masłem orzechowym, nie musicie dodawać tej odżywki, ale jeżeli macie, to koniecznie to zróbcie, bo naprawdę ten sosik jest po prostu amazing, uwielbiam właśnie ten sos, a omlet
pachnie, powiem Wam, genialnie, taką wanilią i wyszedł bardzo ciężki, więc bardzo Wam polecam, żeby smażyć go naprawdę uważnie, jakieś 3 minutki z jednej strony, bardzo mały ogień i na pewno Wam wyjdzie, spróbujcie sobie tego patentu, który pokazywałam na filmie, jeżeli chodzi o przewracanie, bo jest naprawdę mega pomocny, mi zawsze omlety wychodzą. Jeżeli nie mogę go w ten sposób przewrócić, to ewentualnie wykorzystuję sobie w tym celu pokrywkę, zsuwam delikatnie omlet na pokrywkę, przewracam na drugą stronę i jest gotowy. Pachnie naprawdę w całym domu genialnie, już nie mogę się go doczekać, aż go spróbuję, ale został nam jeszcze jeden posiłek do zrobienia, także zaczynam. I jako ostatni zrobimy sobie proteinowe smoothie bowl z krem waniliowym, z odżywką białkową, z owocami, z granulą, z masłem orzechowym. Idealne również na takie cieplejsze dni, gdy będziecie miały ochotę na coś słodkiego i właśnie takiego orzeźwiającego, coś wspaniałego. Takie smoothie bowl, jeżeli dodamy do niego skyr, czyli źródło białka, masło orzechowe, czyli źródło tłuszcze, owoce, czyli źródło błonnika, naprawdę sprawi, że na długo będziecie syte. Do kielicha blendera wrzucam mrożone owoce, użyłam sobie tutaj truskawek, malin oraz czarnych jagód, do tego skyr naturalny oraz odżywka białkowa waniliowa. Wy możecie użyć oczywiście odżywki białkowej o dowolnym smaku, dla uzyskania lepszej konsystencji odrobinę napoju migdałowego i jedna druga banana. Wszystko dokładnie miksujemy, przelewamy do małej miseczki, no i dekorujemy. Ja dekoruję swoje smoothie bowl owocami takimi jak truskawki, kiwi, borówki, do tego granola czekoladowa oraz oczywiście masło orzechowe, które sprawi, że to smoothie bowl jeszcze będzie pyszniejsze, a także najemy się nim po prostu na dłużej. Przepisy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się spodobały i oczywiście, że otworzycie je w swojej kuchni. Pamiętajcie, że jeżeli coś gotujecie z moich przepisów, to koniecznie wyślijcie mi fotkę, odznaczcie mnie na moim Instagramie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się do mnie odezwiecie, bo nie ukryłam, że no po prostu, no, jeżeli ja dostaję od Was takie zdjęcia, to jeszcze bardziej mnie motywuje do działania. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jaki produkt bierzemy pod lupę następnym razem, jakie przepisy chcecie tutaj zobaczyć. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czekam na feedback z Waszej strony, a w tym momencie życzę Wam już miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło i widzimy się już w niedzielę.